Siemaneczko, z tej strony Tadek. Z okazji zbliżającej się premiery Starfielda dla każdego, można powiedzieć, która będzie miała miejsce dzisiaj w nocy około drugiej, więc jak ktoś nie potrzebuje spać, to będzie miał okazję pograć. Oczywiście można się tam ściągnąć już wcześniej, z tego co wiem. Pre-download jest dostępny. No jakby nie patrzeć, niektórzy już grają, mający dostęp do tej wersji premium i tak dalej. Zebrałem kilka takich modów, które można by sobie tutaj, jak ktoś ma ochotę, zainstalować na początek. Nie są to jakieś duże mody z racji tego, że no, gra dopiero, można powiedzieć, premierę oficjalnie ma dzisiaj o drugiej w nocy. Tak więc są to raczej takie mniejsze mody, ale mogą nam to na przykład ułatwić życie lub uprzyjemnić rozgrywkę. Tak więc zaczynając od pierwszego, jest to Starfield Field of View, czyli nasze te pole widzenia całe, które można zmienić tym modem. Tutaj jak widzicie mamy podstawowy zakres widzenia naszej postaci, a tu jest ten zmodyfikowany. Tak samo tutaj naszą postać widzimy przy setce, tutaj przy podstawowym 70. Ja również mam tego moda. Jest on dosyć prosty w instalacji z racji tego, że to nie jest do końca taki mod, którego ściągamy. To raczej po prostu edytujemy nasz tutaj plik, który znajduje się w moje gry, a dokładnie znajduje się on, już wam pokazuję, gdzie on się znajduje. On się znajduje... dokumenty, moje gry, przy czym to jest po angielsku napisane, ponieważ tu się znajdują gry, chociażby właśnie Bethesda, jak widzicie, Fallout, Skyrim i tak dalej, jest również Starfield i mamy tutaj Starfield Custom i raczej nie posiadacie tego pliku, jeżeli nie edytowaliście, nic nie robiliście na początek, więc będziecie musieli go zrobić. Ja tutaj mam jeszcze ustawienia także do innych takich rzeczy, ale ogólnie wpisujemy właśnie sobie tą linijkę kamera i tutaj ustawiamy się, ile chcemy. Tam jest chyba od 70 do 120 możliwe. Tak więc tak to wygląda ta cała, powiedzmy, instalacja. Dosyć prosta, jak widzicie, nic poważnego. Następnie mamy Clean Field, czyli nie mamy żadnego intra, nie mamy tych wszystkich obrazków przy włączeniu gry. Dużo szybciej ładuje się sama gra, aczkolwiek nie wiem, po co twórca wykasował sam napis Starfield na środku. Ale o wiele szybciej przychodzimy z ekranu, powiedzmy, włączania gry do samej możliwości już wczytywania save'a. Przy czym ten akurat mod jest jak najbardziej do zainstalowania poprzez Vortexa, czyli program od modów od Nexusa. Bardzo łatwo, po prostu wybieramy, ściągnij mod managerem i tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o to. Oczywiście tutaj musimy dodać linijkę, która będzie potrzebna do wszystkich modów, czyli ten archive i tak dalej. W tym pliku ini już wam pokazuję, że ja również to mam. Tutaj widzicie, to jest właśnie ta linijka i ona jest potrzebna. Tutaj następnie ja mam kontrolę i takie rzeczy, to jest całkiem co innego, więc na to nie patrzcie. Następnie mamy wyłączenie w grze tych wszystkich filtrów, które są nałożone. Jeżeli komuś one przeszkadzają i ktoś by chciał mieć taką grę bardziej czystą, na przykład ja wolę tak grać, no to używamy tego i tu widzicie porównanie, jakie jest przed i po. Nie wiem, tutaj widać dosyć mocno, że tu mamy, nie wiem, taką jakąś zieloną poświatę, nie wiem w jakim celu, ale osobiście ja wolę grać bez tego. I tak to mniej więcej wygląda. Następnie mamy lepszy wygląd tego naszego całego ekranu gry i tak dalej. Dodatkowo on tutaj, jak widzicie, zmniejsza chociażby to, że odkryjemy jakąś lokację. Normalnie to mi się wyświetla na środku i wiecie, że wczytało się, nie? Czy to miejsce. I jeszcze druga rzecz to jest to, że tym razem ja tutaj sobie to też ściągnąłem, bo wcześniej miałem wykasowane całkowicie pokazywanie doświadczenia, ale teraz doświadczenie pojawia nam się w dolnej części ekranu. Dodatkowo są tutaj jeszcze dodatkowe pliki, które pozwalają na przykład wyłączenie tego całego podświetlania życia wrogów. Wtedy nie widzimy tego, ile on ma żyć, więc po prostu w niego ładujemy, ale możemy zostawić sobie hitmarkery, czyli to, że go trafiamy, cały czas nam pokazuje. Następnie mamy bardziej tak jakby ściśnięte ten nasz ekwipunek. Ja z tego również korzystam, pokazywałem to w ostatnim filmiku. Widzicie, wtedy dużo więcej rzeczy się nam zmieści naraz. Możemy łatwiej to przeglądać i tak dalej. Również to samo istnieje do misji. To również tam miałem już na ostatnim filmiku. Możecie sobie zobaczyć właśnie, że to jest podstawowo.
jak to wygląda, a to mamy po. Czyli widzicie, dużo więcej się zmieści. Jeżeli ktoś ma jakiś większy ekran, czy nawet gra na telewizorze, na padzie, czy jak to woli, z podłączonym padem, to i tak myślę, że nie będzie problemu z przeczytaniem tego. Nie rozumiem, z jakiego powodu jest to tak duże. I tutaj jest to, schludniej to wygląda, więcej się mieści. Chociażby po polsku tutaj potrafią mi się zmieścić dosyć dłuższe opisy, gdzie przy tych dużych literach dosyć szybko tak jakby kończy się w tej ramce miejsce. Dobra, następnie mamy te menu, co się wczytuje, na przykład chociażby jak wchodzimy w ekwipunek. Jest ono takie trochę wolne, więc tutaj ten mod przyspiesza to. Jak widzicie, tu mamy porównanie przed i po. Kilka sekund. Nie jest może to jakoś dużo, ale zawsze to jakby przyspiesza tą całą naszą rozgrywkę. I to mówię, jeżeli ktoś chce, wiadomo, mody są dla chętnych, nie dla wszystkich. Nikt nie musi tego na siłę instalować. Tu jest coś, czego ja osobiście nie używam, ale myślę, że z czasem możliwe, że zacznę tego używać. Ponieważ te całe otwieranie tych zamków, puzzle takie są do układania. Na początku jeszcze, jak mówię, teraz jeszcze mi się podobają, korzystam, że robię je, nie? Ale może być taki moment, że już po prostu mi się to znudzi, albo może nie chcecie się z tym bawić, to ściągacie tego moda i ułatwia nam on te całe otwieranie zamków. Jak to widzicie, wystarczy, że mamy odpowiedni poziom i możemy otwierać te zamki. Czyli coś takiego, że automatycznie za nas postać można prawie, że otwiera, tylko my kliknięcia mamy dwa, jak tutaj. I tu coś, co ja nie do końca z tego korzystam, bezpośrednio, ale pośrednio, ponieważ jak w konsoli sobie wpisałem całą komendę na zwiększenie naszej pojemności, ale tutaj możemy to zainstalować modem i sobie wybrać wersję chociażby od 500 kilo do, można powiedzieć, 10 tysięcy kilo. I ostatecznie mamy włączenie osiągnięć, ponieważ użycie modów, które tutaj są, powoduje, że nasz safe jest oznaczony jako zmodowany i wyłącza tam to nam możliwość zdobywania osiągnięć. Dzięki temu tutaj modzikowi jego instalacja jest troszkę bardziej skomplikowana niż wszystkich pozostałych, ponieważ instaluje go się nawet przez Vortexa, co bardziej manualnie, ale da radę bez większego problemu. Myślę, że ogarniecie, jak ogarniecie mody. Instalujemy go i wszystkie nasze mod działają, ale również działają osiągnięcia, więc nie ma problemu. Nawet można wtedy komendy chyba wpisywać i one również nie wyłączą nam osiągnięć. Znaczy na pewno można, bo ja przecież mam włączoną komendę na wagę, więc na pewno można i z komendami. Tak wygląda te pierwsze kilka modów. Nie są one duże, ale tak jak mówię, gra dopiero dzisiaj oficjalnie ma swoją premierę o 2 w nocy, więc myślę, że w momencie jak wyjdą dodatkowo jeszcze narzędzia do modyfikacji całej tej gry, jak to mieliśmy w przypadku chociażby Fallouta 4, gdzie no naprawdę te mody już tam potężne były, tak samo myślę, że tutaj z czasem one dojdą. Jedyna rzecz, jaka zauważyłem, że jest problematyczna w przypadku, jak ktoś posiada wersję na Xboxa czy Game Passa, no to późniejsze mody mogą mu nie działać, z racji tego, że one wymagają script extendera, który już wyszedł do Starfielda, ale jeszcze nie ma na niego nic takiego dużego, więc prawdopodobnie w przyszłości, jak już wyjdzie Starfield na mikrofalówkę i lodówkę, no to po jakiejś tam promocji będzie może warto kupić, gdzie już tych modów będzie dużo. A to tyle, jeżeli chodzi o te pierwsze mody. Jeżeli będą jeszcze jakieś w następnym tygodniu może ciekawsze, czy chociażby w piątek, powiedzmy, na weekend, coś jeszcze fajnego doleci, z czego ja będę korzystał, będzie ich powiedzmy z 5 chociaż, takich, co mi wpadną w oko, jak najbardziej się z wami nimi podzielę, a tak wygląda lista tych pierwszych takich uprzyjemniających rozgrywkę i przyspieszających, jak widzieliście. Tak więc to tyle, ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia może w następnym odcinku z jakiejś kolekcji modów, które znajdę. Siemaneczko!